Oficjalnie ostatnie mecze w grupie A. Dobra. FPX walczy o życie, tak? W ogóle ta grupa jest mega ciekawa. Patrzcie na to. FPX versus TT. No, jeśli FPX to przegramy, to się żegna z drugim miejscem. Opóźnię jeszcze IDG na TDG. Także ciekawe dzisiaj rzeczy. Fajne, fajne. Co, zła koszula? O co wam chodzi? Wakacyjna koszula, chłopie. 27 stopni jest. Wakacje. Idealna koszula, chłopie. FPX Koras Renekton Leona dla TT. Okej. Okay. Ksanciarz. A, zabranie Ezreala. Od Leony. Okej. Okay. O, Jonek Koras. Częsty matchup ostatnio. Lubią to grać. Tylko dziwne właśnie, że dżunglerów na razie jeszcze nie ruszają. Alistar Ezreal. Trochę nudy. Milky Way Talia. A, Talika. Polubiłbym coś innego. Zyrka? No Zyrka fajna chyba. OKC, co to jest OKC? Ej, Feder. Flash, shit. First strike i po lewej. Kasa będzie robiona. No dobra. Kurde, ciekawi mnie ten właśnie, ten first strike na Talii. Czy to jest dobre? To jest okej? Okay? Trzy mapy tutaj. Czy tutaj będą trzy mapy? No myślę, że jest spora szansa na to. Czekaj, plan wziął? Tak? Plan wziął? O, jest. Unlucky. Zajra w dżungli? Łopie, od chyba dwóch albo trzech tygodni cały czas tą zyrką w lesie grają. Kolega chyba nie był na LPL-u albo na lecu żadnym. W LCK-u też. Nie no, grają tą Zajrę na potęgę teraz. No a pierdzielają zdrowo. Divik? W sumie prosty dive, nie? WQ, Alistar, przerzuca. Czemu w Leonę? A, dobra, okej, okay. Leonę też można. W sumie dobra, Zeri miała bariery. Ej. O kurde, Koras. Ty na Leonę tak dropnęli? No w sumie Leonę tam chyba nawet Fershocka nie mogła sprokować, nie? Myślałem, że po Zeri będą wchodzić. Leona flash nie miała? No dobra, Zeri też nie miała. Tylko, że miała barierę właśnie, może po prostu barierę nie chcieli tego robić. No nie będzie. Meta Assassinów jakby wróciła. No byłoby fajnie, ale no pewnie nie wróci, niestety. Aczkolwiek jakby na midzie właśnie jakieś, kurde, no niby jest ten Jonasz, no fajnie, ale no korki Tristana królują na midzie niestety. Jakby były tu jakieś, kurcze, Zeddy, Kiany, to by było fajnie. Talon, coś w tym stylu, kurcze, by mogliby dać. Fizz, tak jest. To by było subcio. Korki od razu tego, pancerniaki, spoko opcja. No na topie będzie to samo. Albo ewentualnie Xanthe sobie zagra z Brawlem. Predykcje na Wolcy? O chłopie, Wolcy to dopiero za 3 miesiące startują. No ale no co, no pewnie Gen.G. Faworyt do Wolców. Myślę śmiało, no. Ostatnie mecze grup. Tak. Ostatnie mecze pierwszego rozstawienia. Pierwszych grup jakby. No teraz grupa A. I teraz bardzo ważne meczyki. Czekaj, bo bardzo ważna walka też. O cholera. FPX powinien tutaj zaorać. Ale nie ma damage'u, ty. O cholera. Ty, nawet nie jest blisko. O Jezu. Tej tu nie ma Zeri nawet. No dobra, no coś trzeba jeszcze zabić. O cholera. Renekton, dyntka. O Jezu. TT, czemu chcecie się jeszcze bić? Dobra, wzięli przynajmniej tego. Wydgraba. Ty no, Zeri bierze plate na bocie, a wy jeszcze gracie? O cholera, na pewno? Wow. Dogdam. No dobra, przynajmniej go wziął i kal. To dziwna decyzja od TT. Wiedzieli, że nie ma, mają jednego mniej, a i tak chcieli się bić jeszcze. No dziwne. Ale się dzieje przynajmniej, biją się. Spoko. No ale tak makrogame'owo, no tutaj słabo to TT rozegrało. Nie za mądrze. Wczoraj przeczytałeś moją wiadomość, a dzisiaj co? Nie masz subskrybera na tym kanale. Każdy wie, że subskryberzy są lepiej widoczni na czacie. Także po prostu daj tego prima, chłopie. No i o to chodzi. Dziękuję pięknie, chłopie. Teraz już nigdy cię nie zgubię. Oj, dojazd na topa. Kamyczki najpierw, przerzut. Prosta kiwka. Jeszcze smajcik od Milky Way'a dla pewności, żeby te dwa staki Dendroxina zapierdzielić. Od Ksanthe. Klasa. Ale po drugiej stronie smoczek robiony. Może być. Faker w finale Wolców. Wiesz, to bardzo bym chciał tego, żeby T1 znowu na Wolcach zagrali do finału. Bardzo chętnie. Okej. Okay. Ładny flash, Exen.
O kurde, ma go. Milky Way, akurat za ścianką przyczajony, nice. Ale a propos tego Fakera na Wolcach, czy na Wolcach będą na pewno T1? To spokojnie, bo tam jest, wiesz, to, cztery drużyny z kolei lecą na Wolcy. To jest na chillku, ale do finału... Kurde, nie wiem. Niby T1 jest taką drużyną, która zawsze na tych internationalach ogarnia. No i mam nadzieję, że będą wysoko, ale kurczę, no Gen.G jest teraz przerażająco dobre. Jak utrzymają ten poziom do Wolców, no to będzie ciężko. Gen.G jest potężny, kurczę. Trzy piki na midach, które są top do carry. Korki Tristana. Więcej nie potrzebujesz. Napierdzielasz tymi dwoma w kółko i lepszych nie ma. Często, że Gen.G wygrał MSI, nie leci 5 drużyn? Nie. 4 to jest max. Czy domyślnie są 3 sloty, nie? Dlatego Europa i Ameryka ma 3 sloty, a drużyny, które były najlepsze na MSI, które były w finale, czyli Gen.G i BLG, no to są Korea i Chiny. No to dostali po slocie. I jeden z tych slotów już bierze od razu Gen.G jako zwycięzca MSI. Jak się będzie, jak TT wygra i DG przegra, no wtedy będzie 3-way tie, nie? Tylko tam jest kwestia map pewnie będzie. No na pewno tak będzie. 5-6, 4-8, 4-8. Czekaj, FPX i DG 1-1. Natomiast tej mapy będą najważniejsze. Jeśli FPX by wygrało 2-0, to mają 6-8, tak? Nie, dobra, jeśli FunPlus wygrywa, no to IDG też musi wygrać na JDG. To never mind. Muszą wygrać. Ale no ciekawie się dzieje. Tylko, że jeśli IDG wygra na JDG, to mają przewagę mapy. Więc wtedy IDG wychodzi. No, fajne serie dzisiaj. Bardzo ważne dla wszystkich drużyn, no poza JDG, no bo oni już mają wyjście zapewnione. Z Gen.G jest taki problem, że straszliwie nudni są do oglądania? Zero poddymki, żadnego show? Czy ja wiem, czy aż tak bardzo? Znaczy grają taką trochę nudną League of Legend, takie duszenie grają. No ale wiesz, no jest skuteczne po prostu, nie? Trochę prawda, że wiele ryzyka to tam nie ma. Jakiejś takiej wielkiej chyba turbo finezji. Też nie widziałem wszystkich serii Gen.G, przyznam się. No ale grają dobrze, no. No tak, to nie zrykalujesz, kolego. A i na tą Zeri w ogóle Elixiry gra? W inspiracji? To jest dobre? Nie jakiegoś Resolva? Oj, Zyrka. Już myślałem, że Zerką będzie chciała wchodzić, ale ona poprawia, ale Zeri nie było przy akcji, nie? Więc nie ma co tak grać. Chyba lepiej czy gorzej niż w zeszłym splicie? Kurde, ja bym powiedział, że gorzej, szczerze powiedziawszy. Lepiej mi się go oglądało w tamtym sezonie. Teraz aż tak nie zaskakuje? Znaczy i tak jest okej. Okay. Ale wtedy chyba była taka po prostu turbo świeżość z nim. Co to za emotka? Przytulanie, ale jest trzęsienie ziemi. Ale nie wiem, no mogę to dodać, a i tak nie używacie tych emotek. Niekiedy są takie dobre emotki, a wy i tak nie używacie. Oh. Flash, okej. Okay. Tylko sam tej tera wyciśnie. O! Ty, nie leci do końca? Zadziwiające. Ci też jeszcze nie próbował gonić. I w ogóle ciekawe jest to, że Xante nie gra w ogóle Tabisów. O, dobra, teraz dopiero zrobił 16 minucie. Kto jako czwarty z LCK poleci? Ja myślę, że z LCK leci Gen.G. No bo musi. T1, Hanwha. I ten czwarty... Kurde, no chyba DK myślę. Chociaż to KDF coś tam ostatnio gra niby, ale myślę, że DK. No w KT już chyba nie ma co wierzyć, nie? Więc ja myślę, że DK jest tą czwartą drużyną chyba. Chyba, że rzeczywiście KT jakieś jeszcze odkucie potężne zrobi. No ale wątpię. Z Europy kto poleci? O, czekaj. Brawo, Milky Way. G2, Fnatic. No kto jest trzeci? Heretics! Bardzo bym chciał, ale na ten moment to wątpię. Kurczę, no mi chyba BDS najbardziej wydaje się, że to będzie to. Ale dobra, czekaj, bo tu jakieś rzeczy się dzieją, czy nie? Ty, czterech na bocie. Zdominowani. Do powrotu do bazy. No chyba BDS, no. Tak mi się wydaje. Ale jeszcze myślę, że SK może być takim czarnym koniem. Może zaskoczyć. Ja cały czas jakoś mam tak z tyłu głowy, że to Vitality może być dobre. Ale nie wiem. Ale najbardziej to musiał Heretics, no. Heretics, please. SK wygląda trochę hot. No nie, no ci Koreańczycy na bocie. No są turbo hot, kurczę. Z jednej strony podoba mi się to, ale z drugiej lekko mierzi. No ale to już gadaliśmy o tym. Ej, ale jakość jest trochę gorsza obrazu, wydaje mi się, na tym angielskim. Niż jak oglądamy na chińskim, nie? Ouu, RK za RK. Jonek Sante. No i ser ma jeszcze RK, spokojnie. Tyle Warmoga ma już krowa, czy nie? Chyba jeszcze nie. Nerfią Tristana do Wolców, ty, no muszą, kurde, to zrobić. No i mam nadzieję, że jeszcze będzie jakiś taki meta shift przed Wolcami. Mam nadzieję. No nie, no musi się to wydarzyć, nie? Muszą coś jeszcze zrobić. To się wyróżnia w tym TT. Kurczę, no ja tego Yukala lubię. Fajny koleżka. Aczkolwiek może niekoniecznie w tym meczu. Aczkolwiek no ten mecz to jest klasycznie po prostu korki z First Strike'em robiący kasę, nie? Ale ten Yukal myślę, że jest niezły. Transmisja ze Sport Cupa będzie... Nie ma informacji, widzowie, nie ma informacji.
Ej, Deogram odważny. Ej, Alice, w miejscu Renekton dał flesza. Renekton fleszował. Nie było widać na transmisji. O cholera. Co tam się stało? O, pokazali. Ale fleszysko. Xanthe nie może tam skakiwać, musi grać do Zyry. Trying to get into the corner there, but they have some body blocking available. 1x10 is over the wall here. They might lose some bodies for this Baron. They're gonna take the engage, maybe just giving over. Aha, no niezły Xanthe. Ale to jest właśnie problem tych wszystkich jakichś kurczę brandów, Zyrów i tak dalej, że ciężko jest o kradzież na Shora właśnie. Nie da się tam za łatwo wejść. Ach. Czemu ten mid jest tak oddawany? Halo? Co to ma być? Czemu to jest tak oddawane? O Jezu. Ale lipa TT. O Jezu. Ty, no tak trochę... Trochę dziwne. Dziwne makro. No jedyny plus TT jest taki, że mają to smoki, nie? Ale ogólnie to bieda trochę. To na Baron Powerplay. 3000, a jeszcze mają minutę. To już darmówka. Pytanie, czy lecisz dalej? Ty, no lecisz. Czemu Warmoga zbudował Alistar? No taka meta teraz jest na supporcie. Że na tych wszystkich tankach inicjatorach grasz Warmoga. Ty, no patrz, oni wchodzą jak do siebie. O, Zyrka niezłe ulti. O, Yukal. I Zeri czyści. Nice. No patrz, TT jednak potrafi zagrać agresywnie. Tylko właśnie pytanie, czy trochę nie za późno. O kurde. Tyle. Nie no, nie łapiesz Renekton. Łapie? Nie, nie ma co. Ale czemu on bierze tego Reda, jak nikt nie żyje z jego teamu? Trochę dziwne. Cały twój team nie żyje, a ty bierzesz Reda. Bez sensu. O. O. Ale taki dziwny kill. O Jezu. Ty, to może być koniec gry. O Boże. Za tier pierwszy przed nami idzie. Możesz grę przegrać? Ty na pytanie, czy idziesz topem, czy próbujesz kończyć? Ja pierdzielę, ale lipa TT. O Jezu. Ale lipa. Boże, jaki słaby koniec gry. Dobra, ty, ale tu nie ma wave'a. No, ten inhibitor na boście nie weźmiecie, chłopaki? Okej. Yukal niby wstaje. 10 sekund Renekton. Nie no, jest opcja na wybronienie tego jeszcze. To nie powinien być koniec. Tia. Free tulecik. Okej. Ty, no wchodzą jak do siebie po prostu FPX. Dobra, TT. Trzeba tu engage'ować. Renekton TP. TP, zobacz. TP daje na Reda. Zyra ulti bez żadnych sadzonek. Bida dla TT. Zeri teraz ulti zejdzie też. I FPX po prostu drugi raz. Albo nie, na Shora mogą grać. Oj, Ezik. Dogdam. Przesadzasz. Dobra. O, w talii je. Yukal. Patrz. Oj, posunął go Xanthe chyba, czy Alistar? Dobra, przegrywa to TT. O, ładne wejście. Ty, czekaj, Zeri? Zeri moment? Ej, nie. Hoja. Nie, na koniec. GG's. Ładnie FX. Very nice, very cool. Ale czekaj, pokaż mi tę walkę jeszcze od początku. Jak to się stało z tym Yukalem? Patrz, tu jest zestunowana Talia, Yukal chce lecieć Zerką. Ty no, Xanthe go z W popchnął i on nie trafił w tę Talię. W sumie tak Talia padła, ale jakby zmienił to... Kurde, no nie wiem. Miało to takie znaczenie w sumie duże? Nie wiem. Ashesen na Yoneban. Tam ci Tristana, Rumble, LeBlanca. A co, Koraz będzie po lewej. O, Leona, okej. Okay. Ło, czekaj, Lucian. Lucian mid chyba. No to TT raczej musi AP junglerów dropnąć jakiś. TT wygra tam mapę, bo skaner jest broken. No ogólnie te trzy piki, które mają TT, na razie są potężne. Jest tam moc. Lilia dla Milky Way'a. Nie Zyrka. Okej. Okay. Ciekawe, czy jest szansa na Luciana na bocie w ogóle.
Czy rozważają to? Barusik. Ej, no na razie TT ma naprawdę dobrą kompozycję, kurczę. Co jakiś Nauti... No, Nauti jest zbanowany. O, Kajsa jednak. No dobra. No i same na to. Kurczę, mi się to TT podoba. Ale z drugiej strony chciałbym, żeby FPX wygrało oczywiście. Jestem w stanie uwierzyć, że może być trzecia mapa. Aczkolwiek jak TT będzie grało tak jak w poprzednim meczu, no to raczej 2-0. Renata zamiast Alistara tam, że dobra była? O cholera, hoja. Ojojoj. Leona First Blood, trochę szkoda, no ale Ignajcik, nie? Elden Ring, polecam, już piękna gra, łatwiejsza od DS3. No właśnie wczoraj była mała wymiana zdań właśnie. Czy The Elden Ring, czy Dark Souls 3 jest takie prostsze do zaczęcia Soulsowych gier? No i raczej ludzie mówią, że Elden Ring chyba, nie? No a jaka gra jest najlepsza do tych, z tych Soulsów, żeby zacząć? Czy ktoś nigdy nie grał w żadną grę Soulsową? No i od czego jest najlepiej zacząć? To nie jest prosty dive. Żartowałem. Kurde, że tak łatwo. Ale nie, no w sumie Renekton wali W z Fury. Walisz te W od też Lili. Dobra, jednak to było proste. Ale w sumie nie myślałem, że aż tyle mają damage'u. DS1 albo Elden. A kiedy wychodziło Dark Souls 1? Dark Souls 1. A czekaj, jest jakaś wersja remastered. A, w 18 roku był remaster. Jeszcze trochę sobie po tym pogadam. I wierzę, że wjadę w te Dark Soulsy. Ale jeszcze trochę czasu, po prostu wiesz, potrzebuję, żeby się przygotować psychicznie po prostu na to. Kurde, niech ta meta na midzie się zmieni, proszę. Please. Do playoffów, niech to się zmieni. Ale to mają, chyba dwa patche mają czasu, żeby to coś na zmieniać. Z tego czasu nie masz tyle. Dobra, smoczek BTT. A FPX preferuje Void Graby, okej. Okay. Divik. Ojej, a to czemu taka próba w ogóle? Lucian schodzi. Widzę go na Wardzie. Nic z tego, okej. Okay. Elden Ring średnia? Gdzie czujesz podniety? A to nie, czekaj, Elden Ring nie był grom roku czasem? Chyba był, nie? Oj. No podejdź tam, walnij Erkę, no co ty? Ty, no nie ma, nie grają? Dobra, grają. Ojej. O Boże. Nie, dobra, to jest 2-0. Bye bye, Titi. Bye bye. Spadajcie do tej gorszej grupy. Co to miało być? Czy to tak trudny? Ej, właśnie, widziałem, że ten, że to DLC coś tam już nerfili chyba. Coś mi wyskoczyło chyba na YouTubie albo na Twitterze, że już jakieś nerfy były na tym DLC? Że jest łatwiejsze? Jakieś bossy? To prawda? Skalowanie zmienili. No i co to daje? Co to zmienia? Nie musiałeś być, jak byłeś mały. Strażak, policjant, shuffle dancer? Chciałem być piłkarzem. No i tam Alistar dostał stół od Leony. Więc nie był w stanie od razu zagrać kół. Outplayed. Ty, czekaj, bo tutaj Varus flashował, Kali i Kajsa flashowało. Aj, FPX. Wybuch totalny chyba, co? Alistar dętka. Jarka Branda nic nie daje, wielkiego. No nie, no stąpik raczej 2-0. No, w podstawówie jak byłem, piłka nożna była zajawa. Zajawa potężna. Ale później dostałem konsolę, później dostałem komputer i się dochciało tych sportów. Wyrosłem ze sportu. I dorosłem do e-sportu. Jak prawdziwy mężczyzna. Okej, to jest to, z czego nie widzieliśmy, tak? Okej. Fajny duel. Co tu Federer zrobił? Ja. O Boże. No trochę saks dla tego gościa. Takie dwa błędy zrobić, mech. Z bycia dzieckiem wyrosłem na Lenia, zgadza się. Nie no, jak Lenia. Ciężko pracuje. Wypraszam sobie. Ej, w ogóle Milky Way gra pod tego, pod torcza. Okej. A ciekawe, czy Milky Way zrobi torcza w maskę w relajkę? Czy bez relajki w sumie będzie grał? Może bez relaj. No relajki raczej nie robią. Też nie wiem, niektórzy robią, niektórzy nie. Ale rzadko się relajkę robi. No dobra. Nie polecam jako one trick? O, dobra, no to jak grasz? To Milium, jako one trick. No ja już tutaj cały czas jakieś... O, Feather znowu dead, dobra, nic nowego. Ja tu robię przymiarki pod powrót na stale kolejkę. Yes. Ale smutna gra, smutna seria tak naprawdę. Totalne dymańsko. Lucian Merkę. No, nie zabijesz. Kurczę, no myślałem, że trochę to będzie taka bardziej wyrównana seria. Z szansą na trzecią mapę myślałem, że to będzie.
A tutaj bardzo jednostronnie, niestety. Torch pierwszy, Maska, Zonia, Rabado, Banshee lub Cryptolust. Okej, okej. I Ioniany, buty. Albo Mercek, jest dużo AP tam, czy tam ceceków. Okej, okej, okej. Brzmi to sensownie. Nie wiem, trochę mnie, kurde, kusi mnie solo kolejka trochę, bo podoba mi się meta w lesie. I tak chodzi mi po głowie trochę, żeby pograć. Zwłaszcza, że teraz, no w sobotę jest ostatni dzień LPL-a, jest przerwa parę dni. I tak się zastanawiam, kurde, czy to nie będzie czas na solo kolejkę. Czym bym grał? No chłopie, Brandzik, Zyrka, Lilia, Karthus. Może jakaś Nidalka? Chociaż nie wiem, czy bym teraz wyciągał Nidalkę. Czy coś jeszcze by mnie interesowało w lesie? Chyba nie. Ale to... No, tam dosłownie parę dni jest wolnych, bo później LPL już wraca. W sumie też mógłbym zrobić sobie wolne od roboty. Ewentualnie drugi plan jeszcze jest taki, żeby sobie zrobić wolne od roboty i grać w Elden Ringa na konsoli. To też jest ciekawy plan. Ale czekaj, bo FPX chyba taki overcommit napierdzielają. O Jezu. Nie, no to wygląda jakby FPX grało na jakichś dzieciaków po prostu, nie? Do bicia. No dobra, TT chociaż bicze Heralda, to ja tu nawet... O nie, dobra. Tak chciałem powiedzieć, że nie mają jeszcze bounty, no ale mają dwa smoki przecież, no to... No to nie mogą mieć bounty jeszcze. Co miesiąc urlop? No ostatni miesiąc... no, miesiąc temu rzeczywiście był Egipt. O kurde. O! Zatkał się w ścianie! Easy. To aż dziwne, że Milky Way nie zagrał Darkseela w ogóle. 6-0 Lilia. Kurde. Darkseela, jak to by siedział ostro. Zagrasz jedną lub max dwie gry i będziesz miał ochotę już coś innego porobić. Mówię ci, odpuść sobie. To może chociaż jeden dzień, kurczę, solo kolejkę. Zobaczymy, zobaczymy. No i od niedzieli do piątego pojątku nie ma LPL-a. Wysłałem zapytanko, jak to wygląda, ale sleep! Tylko raz się nie może ruszyć. A, nie, zawsze atakował. Kai'Sa wycofała autoataczek. A byłby kill na pewno, nie? No i TT wzięło sobie dwa smoki, no ale to są kijowe smoki. Ej, ale czekaj moment, FPX chyba nie może tego grać. It's not so easy. Ten Milky Way też się nie może tutaj wywrócić, za dużo kasy ma do oddania. No biorą to. Renek na plecach. Manager's out. Ale smoczek dla TT. W sumie. Cool, cool, cool. Mój ojciec dzisiaj rano szukał koszuli w traktorze, bo mu w nocy ktoś zajebał. Tak, to ja mu zajebałem tę koszulę. Pozdro dla taty. Bardzo fajna koszula. Ty, czekaj. Milky Way maksuje E drugie na Lili. Czemu? Dobra. Teraz rzeczy ważne. TT. Ej, live trochę za głęboko. Renekton dogoni Brauma? Beba, Branda! Ty. Tety to wygrywa. Ej, Milky Way! Ach, kur... Ale... Ty, zajebiście blisko to było. Very close. Ale to jest Soul. Kurde. Kombekable to jest. Ty, no jakby Milky Way... Tutaj. Flashku, ten W flash... Znaczy no, ten flash od Korasa. Jakby to się nie stało, to by chyba Milky Way skierował, nie? I tam jeszcze chyba 1000 golda zeszło z Lili. O kurde, te tam szanse TT podskoczyły potężnie. Oj, 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 oj. Nie ma flasha, piętka. Dobra, że jak ten chyba spłonie. Spoko, powiedzmy, że ujdzie. Tylko wciąż, no jest to zabity jungler, nie? Ale nie, dobra, FPX nie może zrobić nic. Co te płomienie dają z Infernal Soul? Że te? Ability Haste ci dają. Chyba 0-3 bodajże, Ability Haste'a. Milky Way, nie ma flasha, musi skoczyć. O, Milky! Way zapierdzielił. No i jednak 2-0. Czy nie? Czy Varus kieruje? O! Masz coś jeszcze? Nie masz szans. Ale nie skończą tego na raz, nie? Nice. Nie popatrzyłem za bardzo, gdzie był ten Brand. On był w picie w ogóle? Brand zestunowany. Leona wichała. O, shit. No nie, no to był prosty steal, no. A dlaczego Brand w ogóle się... dlaczego Brand wyszedł za tę linię? Czemu nie siedział w picie cały czas?
A, dziwne. Big mistake, big mistake. Ten overlay w NA zajebisty? Zgoda, zgoda, no. Bardzo fajna sprawa z tym overlayem. To już mi się to bardzo podoba. Mam nadzieję, że to wprowadzą kurczę wszędzie, bo to super jest. Jakie streamki w czasie wolnym od LPL-a? No właśnie wcześniej gadałem, że może jakaś solo kolejka wróci. Są dwa plany na czas wolny od LPL-a. Albo będzie grane solo queue na streamach, albo robi sobie przerwę i gram w Elden Ringa na konsoli. Zobaczymy na co padnie. Graj w Swarm na PBE? Kurde, no właśnie grałbym w tego Swarma. No ale czy jest sens na PBE tak ogrywać ten modzik? No nie wiem, ty, bo tu Eder już jest, o kurde. No dobra, skupmy się. Ważny moment. Ej, to jest 9 karzy do przodu w ogóle dla FPX. Ale wciąż Infernala mają i wciąż jest szansa przecież na LD, że to zapierdzielić jakimś cudem, nie? Oj, ale czemu ten Brand dostaje tyle damage'u za darmo? Renek, to na plecy. No tutaj trzeba wjazd zrobić Branda po prostu. I cyk, Brand złapany, chociaż za nie. Milky Way nie żyje! Kurde, ty! A co z Elderem? Ty, TT wygrywa. Brand wziął. O kurw! Ej, zajebisty mecz to jest. Znaczy zajebisty. Poziomowo nie jest jakiś tam wybitny, ale... Ale fajne... Fajne się rzeczy dzieją. Okej. Och, jakby ta rakieta weszła, to może by wystarczyło. Ale dobra, to nie jest koniec gry, tak. Tym Elderem nie zamkniesz tego. Oj. No dobra. Wejdzie 2-0, no. Kurczę, bo ten nasz orze tak wyglądał, jakby miało być 2-0, no. Dobra, skupię się na Milky Way'u. Co on zrobił? Jak to się stało? Powolutku, powolutku. O, Skarner złapał po prostu. Ojej. Plus 5600 baron powerplay. Wow. Impressive. Ale potem i tak przegrywasz na Elderze. Śmieszny. Patrz, patrz, patrz. Kurde. Ej, Korki ma dwa razy Zeal zakupiony. What is this? No to jest za Rapida i drugi jest... Czekaj, do QSS-a jest drugi czy jak? No nie, z Zeal robisz takie rzeczy. Chyba, że po prostu stwierdził, okej, okay, gramy walkę najważniejszą, więc po prostu kupię to, co mogę. Chyba, że PDK później zrobi. No ale to... nie wiem, trochę to nie ma sensu, nie? Bo musisz Infinity Edge'a tam jeszcze włożyć. Ale wydaje mi się, że po prostu stwierdza, okej, okay, ta walka na szosze będzie turbo dla nas ważna, więc kupię to, co da mi największą szansę na wygraną. Teraz w teamfight'cie. No to ona musi paść u chłopaki. Okej. No rozciąga niby. O kurde. Leci sleep. On jest QSS. Czemu Korki nie QSS-uje? No nie, muszę FPX to klika. FPX to klika. Czy nie klika? Koniec. Czy nie? Kurde, nie wiem. Koniec! Dziwna gra. 30 sekund na Star. Kurde, zamknął? Mają 6 Void Grabów. Ty, no chyba GG. Koniec, koniec, koniec. FPX. Brawo. Kurde, ale ciężko było. Ja pierdzielę, ale gra. Cały czas z jednej na drugą. Mega blisko. Ale brawo. Teraz tylko JDG. Musi wygrać na ADG. No i FPX wtedy wychodzi z drugiego miejsca. Oj, Milky Way, Milky Way. Kurczę, no, ADG musi wygrać na JDG po prostu, żeby mieć drugie miejsce. Ciężkie zadanko. Turbo ciężkie. Ale do wykonania.